mistake. War is coming. With all its glory and all its horror. It's about time. Cześć, witajcie, jestem ja. Wiecie jak gadać. Wiecie jak można do mnie mówić albo pisać w komentarzach. Nie trzeba specjalnie kombinować. Zapewne, bo są takie problemy. No to lecimy dalej, co nie? Ze Starcraftem. Ja wiem, że ja robię po jednej misji, ale no... Gramy na wysokim poziomie trudności i ja muszę naprawdę kombinować nad tymi misjami. Słyszałem, że słynny Jim Raynor wrócił do gry, ale ma pusto w kieszeniach. Na planecie Czerwona Skała znajdują się najwartościowsze złoża minerałów. Ale po inwazji zergów, Kel-Moriańczycy spakowali manatki i opuścili to miejsce. Kilku przedsiębiorczych facetów mogłoby tam zbić fortunę. Spotkaj się ze mną na Czerwonej Skale, jeśli... Interesuje cię mała przygoda. Może przydałoby się nam. Bo teraz mamy tak szach same badania nad zergami. Jim, uchodźcy z całego sektora korzystają z Meinhof jako punktu zbornego. Jednak przy takim stłoczeniu ludzi w obozach rozprzestrzeniła się jakaś epidemia. Proszę, moi ludzie potrzebują pomocy. Musimy coś zrobić, zanim będzie za późno. Hmm. 1000 plus 100 10 110. No jest spoko misja, bo to możemy się wychillować praktycznie i nic nie robić. Więc let's do it. Czerwona Skała. Przeklęte miejsce. Czy wspominałem już, jak nie znoszę wulkanicznych planet? Dobrze, że ci się udało. Jestem Tosh. Pomożesz mi wydobyć minerały i sprawię, że będzie to warte twojej uwagi. Gdzie jest haczyk? Niestety to miejsce jest nieco niestabilne. Niżej położone tereny co kilka minut zalewa lawa. Oczywiście to tam można znaleźć najbogatsze złoża minerałów, ale to nie powinno stanowić problemu dla takiego twardziela jak ty. Komandorze? Odbieram również biosygnatury zergów na powierzchni. Będziemy musieli wydać część zebranych minerałów na samą obronę. A im więcej wydamy, tym bardziej się to przeciągnie. Lawa i zergi. Moje dwie ulubione rzeczy. Zróbmy to. Char references. Dobra. Gotowy do akcji. Dlaczego nie? Mam to. Jest no, znacie działania na mapie. Siebie. Biorę się za to. Tak jest, komandorze. Uwaga, idzie się. Tak jest, komandorze. Rozkaz otrzymany. Rewelacja. Kurwa. Kurwa. Lawa się podnosi. Natychmiast zabierz te ERK na wzniesienie. A! Wystraszyłeś mnie! Tak? W drodze? Kupa roboty, co? Gdzie tu jest? Śmiało! Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. Jest. Ten licznik pokazuje przewidywany czas pozostały do pojawienia się lawy. Przenieś wszystkie jednostki i budynki na wyższy teren, kiedy ma to nastąpić. Właściwie. Zwarty i gotowy. A? Mówię sobie, żeby coś takiego. Zróbmy z ekipy Marines.
kumpli, którzy ci pomogą. To żniwiarze. Żniwiarze, mówisz? Cholera, kowboju, musimy wyszkolić więcej tych gości. To niezłe zakapiory. Śmierć z wysoka. Rusza. The death from above. Załatwione. Zgoda. Znaczy, ze żniwiarzami trzeba... Macie to robić. Zróbmy to. Masz coś temu. Co to jest warte? Tak życzy samej. Cała masa bólu. O tak, dziecinko. Może być. Toż wysłał cię na pomoc? W samą porę. Wypełnijmy ten kontrakt i zabierajmy. I spierdalajmy stąd. Problem w tym, że nie mamy upgrade'y na nich, że się leczą sami. Za dwie minuty kolejna róbca lawy. Raz, dwa, trzy. Śmierć z wysoka. Death from above. Komandorze, na skanerze widać duży obiekt biologiczny, niedaleko pańskiej pozycji. To chyba brutalisk. Jeśli udałoby się go zabić, to moje... to znaczy nasze badania, by na tym skorzystały. Nasze badania, stety. Nasze, tak, tak. I do tego będzie potrzebna nam więcej liperów. Zrób to. Czemu nie dałbym rady? Nie, jak ja nie nędzę zerwu, właśnie z tego powodu. Czy możemy tych najemników zrzucić? Kupa roboty, co? Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Uwaga! Lawa zaraz się wyleje. Natomiast ewakuować się na wyższy teren. Fuck. Załatwione. Co się dzieje? Tak? Straszyłeś mnie. Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. Wydasz jakiś rozkaz? Zwarty i gotowy. Pole mineralne. Czemu nie dałbym rady? O tak, dziecinko. Dobra. Że chciałbym jak najmniej ich potracić. Bo ripery nam się naprawdę przydadzą. Zróbmy to. Co się dzieje? Kupa roboty, co? A tego brutaliska będzie trzeba połkować strasznie. Tak, w rzeczy samej. Gdzieś było ich dużo, teraz pamiętam. Jak najbardziej. Ruszam. Nic, czemu nie dałbym rady? Twoi ludzie szybko pracują. Mamy już połowę potrzebnych minerałów. W porządku. Zgoda. O tak, dzieci. W porządku. Jak najbardziej. Zróbmy to. Ale możemy spróbować. Załatwione. Ruszam. Możemy spróbować, tylko muszę pamiętać... Skoro ty jesteś ze mną, ja jestem z tobą. Masz tu współrzędne najbliższych złóż minerałów. Złe wieści? Słyszymy! A co za to dostanę? No, to już jest bardzo ciekawskie. Robi się! Kupa roboty, co? Okej, za dwie minuty ten... Zobacz, zrobię te sanitariuszki parę. Przydadzą nam się. Jednak. Pomoc sanitarna nam się przydać, tak, w pioruna. Co się dzieje? Dobra, zróbmy to tak. I tu. Będę musiał makrować strasznie. To jest bardziej misja ekonomiczna, żeby wiedzieć. Nie możemy wydawać za dużo. I też nie możemy nic nie szkolić, jak sami widzicie.
Jest już lekarz. Zwarty i gotowy. Potrzebna selekcja ran. Śmierć z wysoka. To wszystko? Ulepszenie opracowane. Nic. Nie dałbym jest rady. Atakowana. Jest już lekarz. W ramach przypomnienia, komandorze. Im więcej minerałów wydamy na wojsko, tym dłużej potrwa osiągnięcie celu. Niech pan dobrze nimi gospodaruje. Tak, dziecinko. Porządku. Idę, idę. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Załatwione. Uwaga, lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Kurde. Za szybko. Można kontynuować operacje wydobywcze. Słucham uważnie. Jak zabiję tego brutalistka, to przynoszę. Buduję specjalnie ten centrum dowodzenia. Nawet nie opłaca się budować. To przynoszę ten centrum dowodzenia jedno. O, super. Już mi się to nie podoba. Dobra, lecimy rzemierzami dalej po wkurwiać zergi. Zgoda. O tak, dziecinko. W porządku. W porządku. Zróbmy to. Rusza. Jak najbardziej. Najbardziej. Nic. Czemu nie dałbym rady? Tak, ten pathfinding mnie trochę wkurza, bo tracimy reaperów. Tak, zostawmy ich. Zwarty i gotowy. Pole minerałów wyczerpane. Załatwione. Jak najbardziej. To już wszystko. Idę, idę. W porządku. Prawie gotowe, panie Raynor. Jeszcze tylko trochę minerałów. Mr. Raynor. Nic. Czemu nie dałbym rady? Zróbmy to. Złe wieści? Wystraszyłeś! Śmierć z wysoka. Przed wylądowaniem wykonałem skan pod kątem dostępności minerałów. Wysyłam ci te dane. Zgoda. Co? Jeszcze gorzej. Baza jest atakowana. Idę, idę. Baza i twoje RK są atakowane. No normalnie tego brutalistka powinni się zabić w lawie, ale no. To, że ja zrobiłem Big Head. Śmiało! Śmierć z wysoka. Co to jest, Bart? Rusza. O tak, dziecinko. To już wszystko? Tak, przeczytamy. Można kontynuować operacje wydobywcze. Masz coś, co mógłbym zabić? Znaczy się, tu już jest koniec misji, więc no już mogę nawet nic nie robić. Dać spokój zergom, bo ogólnie to jak nie mamy, wykorzystamy całe złoto, to złote, bogate minerały, czy to złote, musimy właśnie, jak widzieliście, niszczyć ule zergów. Z uli zergów wypadają nam właśnie nam minerały. Słucham uwagi.
a ripery są bardzo mocne na budowle. Co to jest, Warg? Baza jest atakowana. Mam to. Ojej, przedłużyłem misję. Fuck. Ale jestem retardem. Ale zważyłem teraz tę misję. Ja pierdziele. Ale ważywie, ale przedłużam misję, ja pierdzę, no teraz w sumie odcinek byłby za krótki. A nie opłaca się w sumie w takim startu, znaczy w tym startu się nie opłaca długą misję robić, bo... Znaczy są długie misje, które wymagają, że musimy długo przysiedzieć, przemyśleć wszystko. Tylko to o to chodzi, że mamy upgrade dla jednostek, na całej naszej armii. Czy bardziej naszej frakcji, o którą gramy. Kurwa macie. Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Wydasz jakiś rozkaz? Co się dzieje? Dobrze sobie radzisz, panie Raynor. Mamy ślady kolejnych minerałów po drugiej stronie kanionu. Idę. O tak, dzieciko. No, dużo. Tak, przeczytamy. Kurwa, mać, skończy pro... Nic, czemu nie dałbym rady? Kurwa, skończ się z tymi zerlingami do... Uja. Baza to jest atakowana, są atakowane. Pole minerałów wyczerpane. Ciebie! Kupa roboty, co? Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. O, tak szedł na nas. Widzę. Robi się. Uwaga! Lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Okej. Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. No. Nie, czy te RK będą tak robiły, tak jak chciałem, ale widzę, że nie robię tego, jak bym chciał. Dobra, robimy tak. Czwórka tutaj, dziewiątka tutaj. Dobrze. Co to jest, Warty? Wycofajmy żniwiarzy. Dobra robota, chłopaki. Mamy już to, po co tu przybyliśmy. Teraz zabierajmy się z tej dziury. Już koniec. Jesteś naprawdę tak dobry, jak powiadają, panie Raynor. Myślę, że ty i ja będziemy jeszcze rozmawiać o kolejnych kryzysach. I te spalone zergi. A ze wszystkich ludzi toż, ojej. No. Gdzieś żniwia, że nie pamiętam, gdzie oni byli. Znaczy, na trudno trzeba inwestycje w armię zrobić, bo tak to slipa. Ale...
Dobra robota, komandorze. Zapłata za czerwoną skałę pozwoliła nam stanąć na nogach. Dlaczego ten cały tosz jest na pokładzie? Chciał porozmawiać z panem osobiście, komandorze. Chodzi o wspólne prowadzenie jakichś interesów. Próbowałeś się czegoś o nim dowiedzieć? Oczywiście. Nie jest piratem. To ponoć były duch. Przed twoim zniknięciem był jednym z najlepszych zabójców Dominium. Teraz Mengsk nienawidzi go prawie równie mocno co ciebie. Już go lubię. Ale lepiej miejmy na niego oko. Tak jest. Nie będziecie gadali teraz. Dobra. Z Toszem jest tak, że on nienawidzi Mengsk za to, że kurwa... Kurde, czy to dobry pomysł, żeby o tym powiedzieć teraz, nie? Znaczy, Widma miała być tą lepszą generacją duchów. Tak. Widma miała zastąpić duchy. Oczywiście tutaj macie zaprezentowane ghosty nawet. Później będziemy mieli misję wyboru pomiędzy kimś a Toszem. I wtedy zyskamy właśnie jednostkę specjalną. No, z Dominium. O, Hanso, co jest tam? Tak, z tej ciekawości przeprowadziłam kilka testów na minerałach z czerwonej skały. Pomyślałam, że powinieneś o tym wiedzieć. Natrafiłam na śladowe ilości jorium, rzadkiego kryształu o bardzo nietypowych właściwościach. Zamieniam się w słuch, pani doktor. Jakiego rodzaju właściwościach? Jorium rezonuje z tą samą częstotliwością, co niektóre fale mózgowe. Powstała teoria, że można go użyć do stymulowania aktywności mózgu lub nawet do wytwarzania umiejętności psionicznych u ludzi. Cholera, do czego toż tego potrzebuje? No właśnie. Żeby tworzyć widma. Słyszałem ostatnio od załogi dziwne historie. Mówią o niewyjaśnionych hałasach, dziwnych wizjach, głosach w ciemnościach. Pojawiły się plotki, że te rzeczy są nawiedzone. Głupie przesądy. Artefakty są nieaktywne i zamknięte w laboratorium. Co prawda wykrywamy śladowe promieniowanie, ale nie wiem, jak mogłoby to wpływać na resztę statku. Broń Boże, żebyśmy natknęli się na obcą technologię, która potrafiłaby namieszać w naszych małych, małpich mózgach. Niech pani doktor po prostu ich pilnuje. Mąkę. Dobre. Pamiętajcie, jesteśmy małpami. Czy ja potrzebuję żniwiarzy w ogóle przez całą grę? Nie. Nie są jak najemnicy. Chyba, czekajcie. Wolę się upewnić. Nie, to są Heliony. Kompania Spartan. Pancerni. Banshee i Wikingi. Okay. Nie, Heliony też nie było. Heliony były w Heads of the Swarm na Dominium. Czyli to będzie kompania Spartan, pancerni, skrzydła nocy, aniołki Hel i zemsta Jacksona. Zbrania. Trzeba coś ulepszyć, co nie? Bo cemeteryszki chyba dalej zwlekają z upgrade'ami, jak pamiętam. Tak. No to jest bez sensu, bo trzeba się męczyć z tymi bombami. To jest spoko, bo mają większy zasięg. Ale sobie też bez sensu. Po co mi większe range, na, skoro ja tego nie będę wykorzystał w ogóle. To można byłoby wziąć, żeby mieli większe pancerze, to później. To tak samo. Sanitariuszki mają najdroższe upgrade, z tego co ja pamiętam. Tak, ale zróbmy, żeby miały właśnie wspieranie naszych chłopaków na start. O, właśnie. To jest broken. To musimy mieć. Dobrze, idziemy tutaj.
No to dobra, pogawędki najpierw co? Propaganda. Donny Vermilion, UNN. Wasze pierwsze, ostatnie i jedyne źródło prawdy. Dzisiaj Kate Lockwell odsłoni przed nami tajemnicę wojny toczonej przez nasze dzielne duchy, które zmagają się z bezwzględnym, ukrytym wrogiem. Dziękuję, Donny. Rozmawiam z Dominium zajmującym się. Z naszych informacji wynika, że pan oraz państwo zajęci jesteście. Co może nam powiedzieć pan na ten temat? Nie mogę wyjawić zbyt wiele, Kate. Ale zapewniam cię, że jego nie unikną. Spodziewamy się, że wszystkich ich... Myślę, że wszyscy dzisiaj będziemy spać spokojnie, wiedząc, że czuwają nad nami żołnierze Dominium. Donny Vermilion, oglądają państwo UNN. Znaczy, to jest spoko właśnie, że wywiad z siłami specjalnymi, to trzeba właśnie robić cenzurę, bo to nawet nieraz w telewizji wszyscy widzieliście, jak właśnie nasi chłopaki z Gromu kiedyś. To tak samo, kominiarka. Że było tylko widać oczy i też było mówi, cenzura, taka dłuższa cenzura i... No. Słyszałeś o gościu, który nazywa się Gabriel Tosz? Trochę plotek. Mówią, że brał udział w jakimś tajnym programie szkoleniowym duchów. Ponoć przerabiali tam ludzi w bezwzględnych killerów. A Tosz się wyłamał i poszedł własną drogą. Na twoim miejscu trzymałbym tego typka na dystans. Bez mrugnięcia okiem poderżnąłby ci gardło. Miałem już do czynienia ze zbuntowanymi duchami. Jednak moim utrapieniem są tylko ci, którzy pracują dla Mengska. Dobra. Nie koniec odcinka, bo chyba z tego co pamiętam, to ktoś coś jeszcze ode mnie chciał ze mną gadać. Ty już chciałem pogadałaś. Marda ty moja. Będzie z nas zgrany duet. Po co ty tu właściwie jesteś, Tosz? Skończyliśmy robić interesy. Chyba, że masz jakąś inną propozycję. Tak. Chciałbym zaproponować ci inną robotę na planecie Belzir. Zainteresowany? Może. Ale co ja będę z tego miał? Piractwo to nie to, czego pragnąłem w życiu. Wszyscy wiedzą, że Jim Raynor chce dowalić Mengskowi. A ja mogę ci w tym pomóc. Pomyślę. A tymczasem witaj na pokładzie Hyperiona. Porozmawiamy później. No. Wszystko zrobione. Podobają mi się te wszystkie piękne światełka. Powinienem wyjść na spacer. O, moment. Czas na nieprzeciętny plan. Taki plan idealny. Stoję i gadam do siebie jak kret. Chyba powinieneś porozmawiać z naszym gościem. Poprosisz go, żeby opuścił mój mostek. Horner jest kurwa zajebisty. Do tej kursa, co ty tu kurwa robisz kryminalisto? Co, czemu jesteś w tym ubranku? Zepsuło ci się coś? Do Tosza. Chodzisz takie. Ej, Reynor, mam sprawę. Weź mu z nim porozmawiaj i powiedz mu, żeby wypierdał z mojego mostku. Dobra. My się widzimy za niedługo. Ja robię save'a. I widzimy się za niego. Cześć.